Cześć. Witajcie po raz kolejny na moim kanale. Z góry chciałbym przeprosić za mój głos, bo jestem lekko przeziębiony, więc mogę brzmieć trochę nosowo. No ale co poradzić? Filmy trzeba nagrywać. Dzisiejszym bohaterem dzisiejszego odcinka jest zegarek. Na którym mocno czekałem i bardzo chciałem go zobaczyć, dotknąć i móc zrecenzować i nagrać. A jest to tak jak widzicie po pudełeczku. Balticus. Nie. Może zacznijmy od rozpakowywania? Ładne pudełeczko. O. Otworzymy sobie pyk. Tak mamy to zapakowane. Woreczek. O. Opakowanie na bok. O. Woreczek do pudełeczka. Mamy takie piękne opakowanie podróżne które możemy sobie wziąć, zapakować zegarek i, i zabrać go do walizki, do torby. Otwieramy. I zobaczcie. O! Tak ono wygląda, pięknie wyściłane, ale nie będzie nam potrzebne, więc bierzemy nasz zegareczek. Słuchajcie, bohaterem tego odcinka będzie zegarek yy, polskiej marki Balticus, yy, model Moonfish. Zanim o samym zegarku, o tym konkretnym modelu i tej wersji kolorystycznej, to może trochę o firmie Balticus. Firma Balticus powstała w okolicach roku 2014. Jej założycielem i twórcą samej marki jest pan Bartosz Knop. Ciekawostką jest fakt, że twórca marki w przeszłości zajmował się innym biznesem, a konkretnie sprzedażą produktów rybnych. Nie przeszkodziło to panu Bartkowi w stworzeniu polskiego mikrobrędu zegarkowego, a dzisiaj już dużej i szanowanej firmy produkującej zegarki, które noszą dumny napis Made in Poland. Flagowym produktem marki Balticus były pierwsze modele z serii, z serii Gwiezdny, Gwiezdny Pył. Zegarki składane są w salonie zegarmistrzowskim w Gdyni, salon Ogrodowicz i Syn. A nazwa marki bezpośrednio nawiązuje do Morza Bałtyckiego. Obecnie w ofercie Balticusa znajdziemy aż 35 modeli. Projektuje je w większości pan Mateusz przystał, a ja ten zegarek do recenzji otrzymałem od sklepu zegarek.net, za co bardzo serdecznie dziękuję. W ofercie sklepu zegarek.net znajdziecie zegarki marki Balticus, ale nie tylko, też mnóstwo zegarków innych marek. W opisie tego filmu znajdziecie kod rabatowy. Ragnar 10, który pozwoli Wam na tańszy zakup tego konkretnego modelu zegarka Balticus. Zobaczcie. To jest najnowszy projekt Balticusa, konkretnie zegarek, nie, konkretnie zegarek model Moonfish w wersji z pomarańczową tarczą. Zegarek jest diverem z wodoszczelnością na poziomie 200 metrów, w całości wykonany ze stali, ze stali szlachetnej, a w ofercie konkretnie tego modelu znajdziemy jeszcze pięć innych wersji kolorystycznych. Wkleję wam zdjęcia, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to, jak to pięknie wygląda. Koperta. Koperta zegarka została wykonana w całości ze stali, ze stali szlachetnej. Stal wykorzystywana do produkcji konkretnie tego modelu to stal. E ze stopu 904L. I ten stop charakteryzuje się większą odpornością na ścieranie oraz korozję, a także trudniejszą obróbką, a co za tym idzie, i wyższą, i wyższą ceną zakupu. Nie wiem, powiem Wam szczerze, jak to ująć, ale czuć, jak się ten zegarek dotyka, ogląda i ma go w ręku, że ta stal jest inna. Samo wykończenie koperty stoi na na bardzo wysokim poziomie. Tutaj naprawdę nie znajdziemy, nie znajdziemy takich elementów słabo czy niewyraźnie wykończonych. Wszystko, wszystko wygląda bardzo, bardzo solidnie obrobione. No powiem Wam szczerze, że, że miło się dotyka i miło się patrzy na ten zegarek. I już tylko rzucając na niego okiem widać, że, że to naprawdę wysoki poziom. Boki koperty, tak jak widzieliście, oddam, żeby było widać światełko. Boki koperty są szczotkowane, uszy, góry tutaj również. Natomiast e, ranty dla kontrastu mamy polerowane na wysoki, e, wysoki połysk. Więc e, bardzo fajnie to wszystko, wszystko jest zaprojektowane. E, całość jest bardzo spójna i bardzo dobrze wykonana i czuć to co wam powiedziałem że mamy do czynienia z naprawdę z projektem premium i zegarkiem z tak zwanej wyższej półki tarcza to jest to co na pewno bardzo mocno przyciąga wzrok tarcza w kolorze pomarańczowym jej kolor jest taki jakby wam powiedzieć taki żywy żywy taki pomarańczowy w zależności od kąta padania światła zmienia swój odcień a wewnętrzny O-ring, tu mam nadzieję, że będzie go, że będzie go widać, a wewnętrzny O-ring w tym samym kolorze co tarcza ma na sobie nadrukowaną skalę z grubszymi znacznikami co, co 5 sekund. Szkło chroniące tarcze jest szafirowe i pokryte powłoką anty, antyrefleksyjną. Indeksy. Indeksy godzinowe są nakładane... Kształcie prostokątów i wypełnione lumą. Na rantach są polerowane na wysoki połysk. Mam nadzieję, że będzie to. To widać. O. Teraz się mienią jak światło nie pada. Indeks na godzinie 12 jest podwójny, a, ta, a ten na godzinie 3 jest o połowę krótszy z racji sąsiadowania z oknem datownika, które wykończone jest tak jak będzie tutaj ładnie. O, złapmy troszeczkę ostrość. Przepraszam. Was. O. Nie chcę nam złapać teraz ostrości. O. I ta ramka datownika też jest wykończona w podobny sposób jak, jak e, indeksy. Pod godziną 12 znajdziemy nadrukowane logo firmy Balticus. A nad godziną 6 nazwę modelu i napis automatic. Między indeksem na godzinie 6 znajdziemy napis. Mam nadzieję, że będzie to widać. Napis Made in Poland. Wskazóweczki. Wskazówki to też bardzo mocna strona tego zegarka, bo godzinowa i minutowa mają kształt klingi miecza. Polerowane są na wysoki, na wysoki połysk i wypełnione praktycznie na całej długości substancją luminescencyjną. Wskazówka godzinowa niemal dotyka słuchajcie, końca tego ringu wewnętrznego i to naprawdę, naprawdę fajnie, fajnie zaprojektowane, fajnie to widać. O, tutaj będzie to zdecydowanie lepiej widać. Wskazówka sekundowa jest srebrna, tak jak pozostałe wskazówki w zegarku, polerowana z troszeczkę większą, z troszeczkę większą przeciwwagą. Mniej więcej w dwóch trzecich wskazówki znajdziemy rozszerzenie w postaci okręgu, który jest wypełniony substancją luminescencyjną. Cały projekt tarczy, wskazówek jest prosty, czytelny, jak na rasowego dajwera przystało. Mimo, że nie mamy no tutaj dajwerowej certyfikacji, ale e, wygląd rasowego dajwera na pewno to o Baltiku się Mówisz można w 100% powiedzieć. Odczytanie godziny nie powinno sprawiać kłopotu w żadnych warunkach. Zobaczcie, prosta, czytelna tarcza. Wszystko piękne, spójne, żadnych dodatkowych ozdobników, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie zaprojektowana tarcza zegarka. Lecimy dalej. Bezel, i to jest kolejny element, który poza tarczą daje temu zegarkowi ogromną siłę, taką wizualną i zwraca uwagę na nadgarsku. To jest ten metalowy bezel, który jest szczotkowany, indeksy liczby na bezelu są wypełnione lumą, bardzo fajnie korespondują z tym wypełnieniem lumy na wskazówkach i indeksach. A dla kontrastu, zewnętrzna część bezela, tak jak widzicie tutaj doskonale, zewnętrzna część bezela jest ząbkowana, wykończona na wysoki połysk, a sam bezel to pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę, mając do czynienia z tym zegarkiem. Bezel jest jednokierunkowy, 120-klikowy. Bardzo przyjemnie się nim operuje. Nie ma tutaj jakichkolwiek luzów. Nic się nie cofa. Bardzo dobrze. Złożony i zaprojektowany bezel w tym egzemplarzu prezentuje się świetnie. Koronka zegarek obsługujemy za pomocą bardzo pięknie zaprojektowanej koronki. U góry jest, mam nadzieję, że to będzie widać. O, jasno. Dajcie jeszcze chwilkę, niech złapie ostrość. U góry koronka jest polerowana e, i zakręcana, i chroniona niewielką osłoną, którą tutaj widzimy. E, na froncie jest szczotkowana, mam nadzieję, że to będzie dobrze widać, i sygnowana literką B, która również jest wypełniona substancją luminescencyjną. Żłobienia wokół koronki są wykończone na wysoki połysk, tak jak możecie tutaj się przyjrzeć i dokładnie zobaczyć. I świetnie korespondują z tymi żłobieniami tutaj bezela. Więc dalej kolejny element projektu Balticusa, który wygląda naprawdę, naprawdę świetnie. Dekiel. Mam nadzieję, że dekielek będzie widać. Dekiel słuchajcie jest za zakręcany. Dekiel jest zakręcany i stalowy. Znajdują się na nim informacje o nazwie modelu. O, może tak będzie lepiej widać. O nazwie modelu. Widać, widać. Grawerowana literka B oraz grawerowany wzór przypominający powierzchnię księżyca. Model jest limitowany, a mój egzemplarz ma numer 27 z 70, wypuszczonych w tym kolorze egzemplarzy. Bransoleta. Kolejny mocny punkt tego zegarka jest solidna, wykonana z pełnych ogniw, tak jak możecie sobie tutaj zobaczyć. Montowanie tutaj do koperty też jest z pełnych ogniw. To na ogromny, to na ogromny plus. Ogniwa zewnętrzne są, tak jak widać, szczotkowane, a środkowe ogniwa są bardzo mocno polerowane na wysoki połysk, co daje bardzo, bardzo ciekawy i fajny efekt. Zamknięcie bransolety jest szczotkowane. O, znowu kłopot z ostrością. Jest szczotkowane. Mam nadzieję, że widać to dobrze. Sygnowane litereczką e, litereczką B. Z porządnym pełnym stalowym zapięciem. To też in plus dla tego zegarka z jednym zabezpieczeniem i trzema punktami migro, mikroregulacji. Nie ukrywam, że czwarte na pewno też by się w tym zegarku sprawdziło i przyjęło. Dzięki temu łatwiej by było dopasować tą bransoletę do nadgarstka. Mechanizm. Mechanizm, ee, jaki został zamontowany w tym zegarku, to japoński mechanizm automatyczny Miota 9015, wyposażony w funkcję daty stop sekundy oraz dokręcania mechanizmu koronką. Mechanizm zapewnia nam według producenta 42 402 godzinną rezerwę chodu. Więc przyzwoity japoński mechanizm pewnie część z Was znając ceny tego modelu powie, że już w tej półce cenowej oczekiwałoby automatycznego mechanizmu szwajcarskiego, ale to już nie mniej oceniać. Dla mnie mechanizm powiem Wam szczerze w zegarkach ma mniejsze znaczenie natomiast no, pewnie dla wielu purystów to mechanizm japoński w tak drogim zegarku to będzie troszeczkę za mało, ale to już kwestia subiektywnej oceny każdego z nas. Wymiary: średnica koperty 40 mm, grubość koperty 11,8 mm. Od ucha do ucha, od ucha do ucha 47, 5 mm. Między uszami bardzo kompaktowy rozmiar 20 mm i cały zegarek z bransoletą waży 172 gramy. Jakby Wam to powiedzieć, idealne, świetne proporcje. Zegarek będzie się świetnie prezentował na każdym nadgarstku. Krótkie uszy, uniwersalny rozmiar koperty. Grubość tego zegarka to yy, tylko i wyłącznie jego atuty. Każdy większy rozmiar yy, dyskwalifikowałby ten zegarek yy, dla większości użytkowników. Miałem okazję przymierzać Balticusa Gwiezdny Pył w wersji kwarcowej Chrono w rozmiarze 42 mm i to jest przeogromny kolos. Yy, który w żadnym wypadku nie pasował na mój nadgarstek. Też wam wrzucę zdjęcie, żebyście sobie go zobaczyli, jak on wygląda. A ten zegarek, ten rozmiar jest wręcz, wręcz idealny. Przymierzymy tego Balticusa. Natomiast, zanim go przymierzę, chcę wam pokazać, jak działa Luma. Luma w tym zegarku to szwajcarska masa luminescencyjna superluminowa. Zanim naświetlimy zegareczek, to. Znaczy, może nie będziemy czekali. Naświetlmy zegareczek, zobaczymy jak on wygląda, jak się prezentuje. Ta luma w nim. Dajmy sobie chwilę. Przypominam Wam, że zarówno e, indeksy, wskazówki, jak i e, znaczniki na bezelu również są wypełnione lumą, jak i koronka. Zaraz zobaczymy jak to się wszystko świeci. Poczekajcie chwilkę. Wyłączymy sobie światełko. O, zobaczcie. Przepięknie. Mamy wszędzie substancję luminescencyjną, świecą nam się wskazówki, świecą się indeksy, świecą się znaczniki i liczby na bezelu tym dajwerowym. Koronka. Zobaczcie, koronka też nam się świeci naprawdę. Świetna robota, dobra masa luminescencyjna. Widać, że Balticus się postarał. Tej masy uszyto odpowiednio dużo, więc zegarek naprawdę prezentuje się fajnie i świeci bardzo sympatycznie. Przymiarka. Odłożymy sobie naszego Balticusa. Ja dzisiaj na nadgarstku mam. Richarda Legranda, mikrobrand z Singapuru, druga wersja Odyssey, Jeden z moich ulubionych i najwygodniejszych zegarków do noszenia, aczkolwiek grubszy od Balticusa, mimo tych samych rozmiarów. Ja Wam go tylko przyrównam, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak on się prezentuje. Porównamy dwa zegarki o bardzo zbliżonych, podobnych rozmiarach. O, zobaczcie. Ale koniec porównywania i wrzucamy Balticusa na, na nadgarstek. Oczywiście bransoleta nie jest do, dopasowana, aczkolwiek pokażę wam, jak ten zegarek leży na, na nadgarstku. Zobaczcie, naprawdę, jak przyklejony robią tutaj robotę rozmiary uszu w sensie odległość od ucha do ucha kompaktowy rozmiar tarczy tak się zegarek prezentuje z innej perspektywy naprawdę miniące się światło odbijające się od polerowanych elementów bezela od indeksów polerowanych środkowych ogniw bransolety naprawdę ten zegarek będzie zwracał uwagę ale przy okazji jest tak fajnie zaprojektowany że będzie czytelny i będzie naprawdę bardzo, bardzo funkcjonalny i widać z daleka, że ten zegarek jest wykonany bardzo dobrze i z wysokiej jakości materiałów. Ściągnijmy sobie naszego bohatera i podsumujmy, co o tym zegarku można powiedzieć, co o tym zegarku sądzę ja, a konkretnie co mam o nim Dobrego, a co mam o nim złego do powiedzenia. Zegarek Balticus Moonfish to zegarek bardzo dobrze wykonany, o bardzo dobrych proporcjach. W mojej opinii jest to najbardziej udany model z projektów Balticusa, dotychczas wypuszczony zegarek jest tak zaprojektowany, aby spełniał swoją funkcję, ale jednocześnie jakość wykonania i użyte materiały w produkcji od razu dają nam znać, że mamy do czynienia z produktem. Klasy premium. Stalowy bezel dodaje tego, temu zegarkowi bardzo dużo charakteru, i w mojej ocenie to właśnie ten element jest kluczem do sukcesu tego konkretnego modelu. A ta wersja z pomarańczową tarczą dodatkowo robi świetną, świetną robotę i podobała mi się najszybciej, naj, najszybciej, najbardziej ze wszystkich wersji kolorystycznych tego konkretnego modelu. Plusy. Jakość wykonania koperty i tarczy oraz bransolety. Stal 904L użyta do produkcji tego zegarka. Szafirowe szkło, wodoszczelność 200 metrów. Made in Poland. Przypominam, że zegarki są składane w Polsce. Świetne proporcje tego zegarka. Limitacja to też in plus. I bardzo ogólnie udany projekt tego konkretnego czasomierza. Minusy. Minusy mam trzy. Dwa są mocno, a w zasadzie trzy są mocno subiektywne, bo to kwestia oceny każdego, każdego z Was. Minusy to dla mnie cena, 6200 zł za ten model to w mojej opinii troszeczkę za dużo, natomiast rozumiem skąd ta cena jakość użytych materiałów, to że zegarek jest składany w Polsce i wszystkie inne... Z tym rzeczy związane powodują to, że cena na pewno winduje się mocno w górę, do tego pamiętajmy, że wspieramy polskiego przedsiębiorcę i za to też wiemy, że wydajemy pieniądze tutaj i wspieramy nasz rodzimy przemysł, zegarmistrzowski. Mechanizm japoński w tej cenie, tak jak wam mówiłem, mi nie przeszkadza, ale dla wielu może być wadą, niektórzy by oczekiwali tutaj. Jakiejś yy, szwajcarskiej myśli technicznej, jeżeli chodzi o, o ten konkretny mechanizm wyposażenia tego zegarka. No i ograniczona liczba egzemplarzy: jak tylko znajdą się klienci, którzy wyłożą tą konkretną kwotę, to prędzej czy później Balticus Moonfish będzie dostępny już tylko i wyłącznie z rynku wtórnego. Ode mnie słuchajcie tyle: piszcie, co uważacie o zegarku Balticus Moonfish, yy, komentujcie, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Yy, Łapki w górę pomagają w zasięgach, o to też Was serdecznie proszę. Dziękuję Wam za dzisiaj, trzymajcie się ciepło, do następnego filmu. Przepraszam jeszcze raz za mój głos, ale choroba nie wybiera, trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi, cześć.